Często wędkarze przyjeżdżając tutaj nad morze, przyjeżdżają w lecie z rodzinami, nie są wyposażeni w odpowiedni sprzęt do połowu dorsza. Czy masz na to radę? Ale bardzo prosta. Na wyposażeniu jednostki mam 12 wędek, tak jak przyjmuję wędkarzy. Awaryjnie, jeżeli by gdzie komuś coś stało. Kompletne z pilgerami, przynętami. Także w każdej chwili może wypożyczyć. To się zdaje, że ktoś chce sobie zobaczyć dopiero, jaki ma kupić sprzęt. To może u mnie wypożyczyć ten sprzęt i ja wiem, nie. Najpierw sprawdzi, później już wiadomo, no, jak załapie tego bakcyla, to będzie wiedział, w jaki sprzęt się zaopatrzyć. Leszku, doszło mnie słuchy, że przed naszym przyjazdem do ciebie otrzymałeś dyplom kapitana żeglugi bałtyckiej. Więc jesteś starym wilkiem morskim, doświadczonym, więc możesz doradzić wędkarzom początkującym, którzy pierwszy raz chcieliby się wybrać na morze i połowić dorsze, jaki jest najlepszy okres na połów dorsza. Moim zdaniem chyba nie ma takiego okresu w podziale roku, dlatego że w różnych miesiącach różnie ryby brały w porównaniu do poprzednich lat. Wydaje mi się, że dzień każdy jest inny. Tak wskazują dotychczasowe moje obserwacje. Każdy dzień decyduje o tym, co jest, możemy porównać po rejsie, a z tego wynika, że na to jest dużo czynników, jak ciśnienie, jak warunki pogodowe, jak umiejętności, technika wędkarza, jak sprzęt, trzeźwość umysłu, to jest bardzo ważne i tak dalej, chyba tych czynników jest bardzo dużo. Jeżeli wszystkie czynniki są spełnione, to jest 100% sukcesu, a jeżeli ileś niespełnionych, to tyle trzeba procent odjąć od sukcesu. Jakie dorsze były największe wyłowione na twoim kutrze? No największy dorsz, 26,15, to złowiony jest zdjęcie jego, natomiast w tamtym roku na przestrzeni roku było powyżej 20 kg 4 dorsze. W rozciągłości całego roku, bo rejsy odbywają się przez cały rok, medalowych no kilkadziesiąt. Były korzystne przepisy kilka lat temu, które ostatnio się zmieniły, to ostatnio, jak przedtem wpływały korzystnie na rozwój wędkarstwa, tak teraz raczej chyba dobijająco. Nie tylko wędkarstwo, ale i gospodarkę w tym kierunku. Bo kłopoty z załatwianiem, długie, biurokratyczne załatwianiem licencji indywidualnych, to te były zbiorowe na prowadzenie rejsów na morzu. Obecnie ograniczenie do 5 dorszy na dobę, na jednego wędkarza. Są tacy, co raz na rok jedzie. Dobrze byłoby, jakby kilka zrobił więcej, miałby zachętę. A często się zdarza, że złowią niestety, ale mniej jak pięć. Ale jak już jest z góry określony pręgierz, to wiadomo, że to nie wciąga, a dopłynuje. A wędkarz to nie tylko przyjechać, zapłacić za ryb, to po prostu połowić, ale musi kupić ubranie do tego, obuwie, czyli ochronić się, sprzęt, przynęty, no czy również i pożywienie i tak dalej, a z tego przecież są odpowiednie podatki, które trafiają do kasy Skarbu Państwa. Uważam, że rząd powinien wszystko robić, żeby społeczeństwo było zadowolone i umiało przestrzegać dyscyplinę tak, jak się należy. A ograniczenia tego typu wydaje mi się, że wpływają bardzo niekorzystnie nawet na atmosferę wśród społeczeństwa ogólnie.
bardzo wiele urządzeń nawigacyjnych, które są niezbędne na każdym kutrze i statku. Do czego one służą? No, na przykład od lewej radar pokazuje nam echa przeszkód na wodzie. No, to mogą być statki, różne inne przeszkody pływające. Następnie wiatromierz, który mówi nam o sile wiatru w skali Buforta. Dzisiaj od 3 do 4 się kształtuje. Bardzo dobry wiatr. Kierunek jest północny. Następnie GPS-y, jeden i drugi. Służę ten wykorzystuje jako ploter, czyli mapkę elektroniczną do kontroli moich poczynań na wodzie. Następnie echosonda, która pomaga mi do określania głębokości, rodzaju dna, wykrywania wraków, wykrywania obecności ryb. No i więcej treningów nie powinienem mówić, a to jest bardzo potrzebne. Na przybieżkę. Na przybieżkę, tak. Tutaj 63 metry jest najpłycej w tym miejscu. Przy dryfie schodzimy do prawie 70 metrów. Jakie miałeś wrażenie ciągnąc tą rybę? No, wrażenie miałem takie na tym przybieżku, że chyba zaczepiłem o wrak. Stanął w miejscu, nie mogłem go ruszyć. A jednak nieduża ta rybę. Ale no, nieduża, ale pracowała bardzo mocno i jak ją odciągnąłem od rybana 3-4 metry, to dopiero popuściła. Znaczy tak, dorsz jest taką rybą, który wie, że przy dnie potrafi przymurować, a później, jak będziesz umiejętnie ciągnąć statycznie, to jest pewne, że się go wyciągnie, bo wówczas nie wyrwie się. Nigdy nie wiemy, jak jest zaczepiony. Bo może być bokiem, może być dobrze, a może być delikatnie. I energiczne ciągnięcie powoduje tak zwane wypięcie. Właśnie, bo to na przywieszku mamy tylko jeden haczyk, nie kotwicę. I to zapięcie może puść. Ale nawet kotwica, mają trzy ostrza. Jak nie będzie w pysku miał, to nie będzie trzy ostrza. Jak nie zaczepione, to będzie delikatnie jednym ostrzem. I ciągnąc energicznie, to są one szarpnięcia dynamiczne. Potrafi wyrwać tą kotwicę, zaczepienie, nie? Cała przyjemność mi chodzi. No to gratuluję. Dziękuję wam. I życzę metalowego. Głębokości się znajdujemy? W tej chwili 63 metry. No to jestem spokojna. Spokojna? A co? Nabrali cię, że chyba 600, tak? Dokładnie, no. Dlatego się uspokoiłam.
Ważną rzeczą jest umiejętne zabezpieczenie pilkera w momencie, kiedy zmieniamy miejsca łowienia w czasie napływów, więc zawsze trzeba bardzo dokładnie naciągnąć zestaw, włożyć sobie tutaj do otworu i w tym momencie wiadomo, że nikomu nic się nie stanie, ponieważ pilkery są dość ciężkie i w czasie, w tym momencie, kiedy huśta statek, to ktoś może dostać tym w głowę gdziekolwiek, może dojść do poważnych obrażeń wręcz. Także prośba o dyscyplinę zawsze na statku, żeby dobrze zabezpieczać swoje przynęty. Pomimo ciężkich warunków trafiają się niespodzianki. Dwa piękne dorsze. Emocje związane z wędkowaniem na morzu dają takie przyjemne chwile. I dzięki ostrożności załogi, tutaj przestrzeganiu na każdym kroku, należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa, bo jest pokład bardzo oblodzony. No, pokład nie jest oblodzony. Pokład zmywa woda. No powiedzmy, ale, zmywa woda, ale burty zdarzają się, że zdarzają się właśnie. Kiedy łapiesz się relingu, jest lód. Jest lód, jest ślisko. Jest tego, ale masz zaparcie i trzeba dobrze stać na nogach. Żeby i mieć ręce wolne. Tak, żeby się po prostu nie poślizgnąć. Tutaj mogę tylko pokazać jeszcze jedną rzecz. Ja używam rękawiczek z prostej przyczyny. Lepiej mieć rękawiczki uszkodzone niż dłonie. Tak, słusznie. Dorsz ma, jak widać, ostre zęby. Ostre ząbki. Ostre zęby i biorąc go gołą ręką, a najlepiej jest odczepiać w ten sposób właśnie. Można sobie uszkodzić palce. To ja bym miał tyle, no co bym mógł życzyć wędkarzom, którzy się wybiorą na morze. Takich i większych dorszy. A ja życzę medalowych, powtórzenia tych medali, które do tej pory były. Dzisiaj nie trafiło ci się medalu, ale zakończyliśmy rejs. Ale następnym razem nie ściągaj. Normalnie. Dziękuję. Ręka pracy. Słyszeliśmy teraz sygnał potrójny, czyli taki, którego nie lubię. Bo fajnie byłoby jeszcze zostać. Pogoda się poprawiła, warunki też atmosferyczne. Moglibyśmy wędkować, no ale czas nagli do pewnych innych obowiązków was i to przyjemne, to kończy się też. Wobec tego gratuluję wszystkim tych wyników. Normatyw osiągnęliście. Przykro mi, że dzisiaj medalowego się nie wyciągnęło. Dziękuję za dobrą atmosferę, za wyniki i wracamy spokojnie do portu. Leszku, połowiliśmy dzisiaj wspaniałe dorsze. Nie ma to jak zjeść później przez siebie złowioną rybę. Ryba z wędki jest najsmaczniejsza. To znaczy dorsz złowiony na wędkę jest przewyższa swoim smakiem i świeżością wszystkie ryby innymi metodami łowione. Filet świeży, dobry, świeżutki. On się w ogóle nie rozwarstwia. Można robić z nim wszystko, co się chce. Co byś proponował zastosować? Żyłkę czy pociągę? Więc ja tutaj mogę polecić jedno i drugie. Tylko, że przy użyciu powiedzmy plecionki, tak jak tu wziąłeś akurat to, mamy podwójną korzyść. A więc duża wytrzymałość, szczególnie w łowiskach o takich głębokich, oddaje plecionka jeszcze jedną doskonałą swoją cechę, to znaczy małą rozciągliwość. Poprzez to bardzo szybko wyczuwamy brania, wyczuwamy tą przynętę, czy ona uderzyła o dno, czy jest powiedzmy w toni. Także plecionki tu bym polecał naprawdę na powiedzmy łowiska o dużych głębokościach. Natomiast żyłki też nadają się doskonale do połowu dorszy w morzu,
Szczególnie te z przeznaczeniem do połowów morskich, zalecane nawet do łowienia w morzu. Grube żyłki charakteryzują się również małą rozciągliwością i przy łowieniu metodą, powiedzmy, pilkerami z przywieszkami, bardzo często stosowaną żyłką jest grubości 0,50, 0,60, nawet 0,45. Grube żyłki. Grube żyłki. One też posiadają małą rozciągliwość. Prawie wszyscy wędkarze, łowiąc rybę, głów się pozbywają, wyrzucają do kosza. A w sumie popełniają błąd, bo w głowie ryby jest bardzo dużo mięsa, bardzo dobrego mięsa. I powiedz mi, Leszku, jaką potrawę z tych głów zrobisz? Co nam pokażesz? No, głowa będzie usmażona tym razem. W panierze, tak jak smaży się kotlety schabowe. Najprostszej, prościej powiedzieć. Żeby głównie pozbyć się troszkę smaku typowo ryby, najlepiej ściągnąć skórę z głowy. I ściągam, no to powie, podrywa się. No co jest zateczne. I po prostu i mamy czystą głowa uformowana razem. I po prostu po usmażeniu w panierze nie będzie w ogóle podłona do głowy. A ile mięsa, to się przekonacie po usmażeniu. Przede wszystkim przyprawy. Wypanierować w jajku, tartej bułce, sól. Do tego przyprawa do mięs grillowa jest bardzo dobra. Każdy wędkarz, biorąc tego typu gumową przynętę do ręki, to zawsze zbroi się ją haczykiem z główką ołowianą. Tutaj tego nie stosujemy. Wyjaśnij nam dlaczego. Z prostej przyczyny. Nie ma takiej potrzeby. Trok boczny jest bardzo krótki. Dociążeniem jest tutaj, tak jak widać, pilker o dużej wadze. I on spełnia rolę dociężenia, jeśli chodzi o zestawach normalnych z trokiem bocznym. To tutaj pilker spełnia rolę przynęty i od razu głównego ciężarka. Tak, właśnie. I tutaj ten krótki przypon, czy trok boczny, jak to można powiedzieć, on tam sięga od 5 do 10, 15 cm. Mamy taką po prostu możliwość, że nie musimy stosować główki jako dociążenia dodatkowego. Wystarczą tu w zupełności haczyki, nie obciążone. Sądzę, że nawet ta główka to by więcej przeszkadzała, niż pomagała nam w łowieniu. Prędzej by się splątał cały zestaw podczas opuszczania, no, oczywiście, i podczas podciągania. Tak. Podstawowym elementem zestawu do połowu morskiego są agrafki i krętniki. Jak widzimy w tym wypadku bardzo dużych gabarytów i również oksydowane, odporne na wodę morską. Jak widać, dlatego takie duże te muszą być agrafki z krętnikami, bo przynęty często są wyposażone w proste łóżko, bez kółka łącznikowego. Szybka zmiana przynęty. Szybka zmiana przynęty. One są potrzebne również dlatego, że podczas holu ryby zapobiegają skręcaniu plecionki bądź żyłki. Baśnik piracki. Surowy dorsz. Bez ości. Z fileta, bez skóry. Wystarczy mieć nóż, deseczkę, podziabać, podrapać. Wędkarz, łowiąc rybę, ma zaciętą na haczyku, ciągnie i już sobie wyobraża, jak on ją przyrządzi. Dorsz jest w ogóle rybą taką, gdzie mięso jest bardzo delikatne, posiada dużo wartości odżywczych, w ogóle dietetyczne, specjalne. To może ja ci pomogę, Leszku, troszeczkę. Będzie nam proszę, szybciej i drabniej. Dam nóż, obierz cebulę, pewnie, czosnek. Tak. Raz, dwa. Dam wcześniej rodzynek troszkę, żeby one już nasiąkały. Wędziska do połowów morskich są bardzo solidne. Jakie elementy w tych wędziskach są istotne? Więc każda wędka do połowów morskich jest o przeznaczeniu specjalnym, czyli o podwyższonym ciężarze wyrzutu. Jak wiemy, stosujemy przynęty o dużych wagach, od 100 gram do nawet 500, także wybór wędki raczej dobieramy do przynęt i do kołowrotka, do tego, jaką potrzebujemy siłę uzyskać z danego wędziska.
I tak jak w tym przypadku, tu jest ciężar rzutowy do 200 gram, ale również mamy takie wędki, które są do 400 gram na przykład, już na większych głębokościach przy użyciu dużych ciężarów. Również musimy zwracać uwagę na przelotki, ponieważ stosujemy bardzo często plecionki. I tak i nie, bo w tym wypadku można by było wymagać od tych wędek, żeby miały siki, powiedzmy, tej najwyższej jakości przelotki. Ale z kolei używając grubych żyłek, grubych plecionek, nie ma takich dużych tarć, powiedzmy, jak przy używaniu cienkich plecionek. I tu powierzchnia jest tarcia na dużych płaszczyznach, co z kolei zapobiega przecieraniu tym przelotkom. Wystarczą tu przelotki typu hardloy, powiedzmy, tej średniej klasy. W zupełności wystarczają, nie powodują przecierania. Czy w przypadku tych wędzisk zwracamy również uwagę na akcje wędki? Oczywiście. Są akcje wędek szybkie, czyli sztywne wędziska, zwłaszcza te o dużych ciężarach wyrzutu. Natomiast przy połowie, powiedzmy, mniejszymi ciężarami, takimi do 200, do 150 gram, są to wędki już dużo miększe i równie spełniają swoją rolę. Jakie długości te wędki powinny? Więc przeróżne. Używa się od 2,10, 2,40, 2,70. Ostatnio bardzo modne stały się wędki, zwłaszcza przy łowieniu z strokami bocznymi, 3-metrowe. Jak wiadomo, nie zawsze ta pogoda jest idealna, więc duża fala powoduje to, że przy krótkiej wędce mamy małe pole manewru. Dłuższa wędka pozwala nam jednak poddać tą wędką przynęta, żeby szybciej opadła, wyższe podbicie robić. Także to jest cała gama. No przede wszystkim proponowałbym wybieranie wędek pod to, co lubimy, czyli każdy wędkarz ma jakieś tam, powiedzmy, swoje upodobania, cechy, które no, lubi wykorzystać. Ale jedno, co istotne, wędka musi być solidna, wytrzymała. Przede wszystkim. Elementy, które najczęściej są wyrzucane, można znakomicie przyrządzić, przygotować i zjeść. Mnie bardzo smakuje głowa. W ten sposób przyrządzona. Teraz możemy spróbować jeszcze besztyk piracki, który został w międzyczasie przygotowany. Po wymieszaniu odzyskujemy taką konsystencję i dla dekoracji jeszcze kawałki z mandarynki. A besztyk przyrządzaliśmy już z różnych ryb i z lipienia i z pstrąga, a teraz kosztujemy besztyk z dorsza. Czas spróbować. Jestem przekonany, że tym razem też mi się udało to zrobić tak, jak za każdym razem tą samą potrawę. Znakomite. Leszku, dziękujemy ci za wspaniałą wyprawę, za połów dorodnych dorszy. Zapraszamy wędkarzy na morze, na Neptuna, do Leszka.